w takim razie. Dzień dobry Państwu. Ta konferencja ma służyć wyjaśnieniu, dlaczego nie powstanie film zdarzyło się w Polsce. Przynajmniej na razie nie powstanie. To, że teraz nie powstanie, to jest stan, który też opiszemy w tej konferencji. Dlaczego nie powstanie, spróbujemy wyjaśnić. To się należy nam wszystkim, należy się współpracownikom filmu, także opinii publicznej, myślę. Przedstawię teraz moich przyjaciół siedzących przy stole. Marek Snaczkę, Stowarzyszenie Łukasz Lewandowski, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Bartka Flamego Narodowych Sił Zbrojnych. Współpracowali z nami od początku tej produkcji. Są świadkami wydarzeń. Także. Piotr Walentynowicz, mój przyjaciel. Znamy się od momentu, kiedy poszukiwał zwłok swojej babci. Współpracował ze mną cały czas, także w tym filmie. Piesiek Ukleja. Polski antykomunista, wygnany na emigrację do Francji. Próbowałem go tym filmem ściągnąć, też nie do końca udało, wspaniale pracował do momentu, kiedy musiał ten film przerwać. Jan Karandziej, mój przyjaciel, współtwórca WZZ-u, Wolnych Związków Zawodowych. Jego syn pracuje u mnie w firmie od dawna. Janek przykował się do budowania dekoracji w miejscowości Świdnica, do czego nie doszło z uwagi na przerwanie produkcji. Bardzo się jestem dumny, że mogę to z nimi siedzieć. To są wspaniali ludzie i jest jeszcze jeden powód tego, że tu są. Wie pan, że tu może pan słyszał, że to jest nieźle. Wyjaśniło się, że wolne, tak? Dobra. Jest jeszcze jeden powód, myślę, taki jakby powiedziałbym prowokacyjny, to, że siedzimy tu w takim gronie, są najbliżsi przyjaciele właściwie. Mam takie wrażenie, będziemy to jeszcze powoli wyjaśniać, ale mam takie wrażenie, że jeden z powodów przerwania czy zabicia tej produkcji było to, że środowisko filmowe, środowisko kinematograficzne, filmowe, jest bardzo zamknięte. Wpuszczanie ludzi z zewnątrz, którzy mogą jakby stworzyć konkurencję rynkową, także jakości, jest dla tego środowiska bardzo trudne. Myślę, że to jest jeden z powodów tej całej wojny, którą właśnie spróbuję wam Państwu opowiedzieć. Moi przyjaciele byli gwarancją tego, że można robić filmy lepiej i taniej po prostu, co nie zawsze, co na pewno nie podoba się nigdy temu środowisku. A co się stało dalej, teraz to spróbujemy opowiedzieć. Poproszę Wieśka Ukleję o odczytanie najpierw profesora Nowaka, tak? Bo tak. Mówimy o filmie, który nie powstanie, przynajmniej na razie. A o tym filmie zabrał głos profesor Andrzej Nowak, kawaler Orła Białego, który poprosił, powiedział, że w każdej okoliczności prosił, aby ten tekst upublicznić. Także w tej okoliczności. Więc profesor doktor habilitowany Andrzej Nowak, historyk, wydał opinię na temat scenariusza i produkcji filmu Zdarzyło się w Polsce. Pana Jerzego Zalewskiego poznałem wcześniej jako autora znakomitego w moim przekonaniu filmu fabularnego Historia Roja, a także twórcę wielu równie cenionych przeze mnie filmów dokumentalnych, m.in. Oszołom o Michale Falsmanie, Obywatel Poeta i innych. Teraz mam okazję zapoznać się z przygotowanym przez tego artystę nowym scenariuszem i projektem filmu fabularnego Zdarzyło się w Polsce. Scenariusz w wyjątkowo dramatycznie udatny sposób splata historię braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków i ich protestu przeciw masakrze robotników na wybrzeżu w grudniu 1970 roku, wysadzenia aul Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
gdzie miała odbyć się Akademia ku czci SB i MO oraz losy żołnierzy NSZ z oddziału Bartka, Henryka Flamego. Od Juwalu w Górach Świętokrzyskich w 1944 aż do zwabienia większości z nich w pułapkę i wymordowania przez UB na Opolszczyźnie. Te białe, a raczej krwawe plamy w naszych najnowszych dziejach pan Jerzy Zalewski wywabia z właściwym sobie temperamentem scenicznym w znakomicie napisanych dialogach z pięknym, choć gorzkim, romantycznym przesłaniem, a zarazem w ścisłej korespondencji z rzeczywistością historyczną komunistycznej władzy w Polsce i oporu przeciw niej. Gorąco zatem popieram wszelkie starania o doprowadzenie do realizacji tego scenariusza i przekształcenie go w pełnokrwisty film, tak potrzebny nie tylko weteranom walki o niepodległą i ich rodzinom, ale przede wszystkim nowym pokoleniom Polaków, nijaczonych systematycznie przez post- i antyhistoryczne narracje najsilniejszych mediów. Podpisał Andrzej Nowak. Jestem bardzo wdzięczny panu profesorowi za te słowa. A teraz poproszę o oświadczenie, które tak naprawdę napisał Wiesław Ukleja. Ono właściwie jest wyrazem naszej postawy, takie może wspólne oświadczenie. Tam przez chwilę będzie znowu o mnie, przepraszam, a ono dotyczy problemu. Oświadczenie twórców filmu zdarzyło się w Polsce. Jerzy Zalewski, reżyser, producent, autor scenariuszy filmów dokumentalnych i fabularnych, spektakli, teatru, telewizji, producent programów publicystycznych, a w tym słynnych wywiadów z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz niezależnymi artystami pod tytułem Pod prąd, między innymi autor filmu dokumentalnego i fundamentalnym znaczeniu dla polskiej kultury i moralnej tożsamości Polaków w świecie totalitarnego reżimu komunistycznego o Zbigniewie Herbercie pod tytułem Obywatel poeta, twórca filmu fabularnego o dowódcy pogotowia akcji specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Mieczysławie Dziemieszkiewiczu i jego żołnierzach pod tytułem Historia Roja, czyli W ziemi lepiej słychać. Losy tego ostatniego filmu stają się przedmiotem politycznych i personalnych rozgrywek, by zablokowany finansowymi intrygami po sześcioletniej przerwie od wtrącenia go w niebyt mógł wejść na ekrany kin. Wówczas, w 2016 roku, dzięki zmianom politycznym, Historia Roja zostaje ukończona i wydobyta na światło dzienne, ukazując społeczeństwu polskiemu panoramę zmagań żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Z drugą sowiecką okupacją, która miała wymazać ich heroiczny czyn z polskiej historii pamięci narodowej oraz przedstawić ich w fałszywym świetle. Paradoksalnie, w nowej rzeczywistości politycznej, po zwycięstwie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku dobrej zmiany, niosącej na swych sztandarach przywrócenie elementarnych zasad sprawiedliwości społecznej, ale i realizację polityki historycznej przywracającej honor bohaterom walki o wolną Polskę, gdy profesor Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej odkopuje z anonimowych dołów śmierci szczątki zamordowanych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, niezwykle ważny film o powojennej walce drugiej konspiracji i zbrodniczym wymordowaniu przez komunistów zostaje zablokowany mimo wcześniejszych deklaracji i zobowiązań ze strony premiera, jego kancelarii i resortu kultury. Czy piętrzące się przed twórczością Jerzego Zalewskiego problemy mają charakter trwały, niezależnie od zachodzących zmian w życiu politycznym kraju? Czy raczej zachodzące zmiany polityczne mają wciąż charakter powierzchowny i napotykają na mur utrwalonych i nienaruszalnych od 30 lat po niesławnej pamięci umowie Okrągłego Stołu zakonserwowanych układów polityczno-biznesowych i personalnych,
które zagwarantowała gruba kreska i jej skutki w postaci braku lustracji i dekomunizacji we wszystkich kluczowych instytucjach państwa, ale również na wyższych uczelniach, w obszarze edukacji i szeroko pojętej kultury, gdzie wprost spadkobiercy komunistycznego systemu stali się z dnia na dzień zarządcami, właścicielami postkomunistycznego majątku oraz właścicielami III RP. Mimo składanych wielokrotnie deklaracji, ludzie ci i kierowane przez nich instytucje są poza kontrolą państwa, a w opisywanym przypadku stali się niestety trwałą naroślą na nowej rzeczywistości społecznej. Tak dzieje się w przypadku nowego filmu Jerzego Zalewskiego pod tytułem Zdarzyło się w Polsce, który napotkał na bariery nie do przebycia w momencie odmówienia zgody na poddanie się pasożytniczym układom pozostawionym w branży filmowej przez poprzedni system, który systematycznie sprzeniewierza przeznaczone na kulturę społeczne pieniądze, przepuszczając tymi samymi skorumpowanymi kanałami. Jedną z czołowych pozycji w opisanej i niestety akceptowanej przez obecny aparat władzy strukturze zajmuje wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych, której niezniszczalnym dyrektorem związanym zawodowo i pełniącym w niej od 1970 roku kierownicze funkcje jest niejaki Włodzimierz Niederhaus. Niestety, przeprowadzone w ostatnim czasie w ramach śledztwa dziennikarskiego sprawdzającego wpływ tajnych współpracowników SB na politykę kulturalną w polskiej kinematografii, poszukiwania potwierdziły ponure przypuszczenia o nieprzypadkowym, agenturalnym charakterze tej nominacji. Włodzimierz Niederhaus, który legitymuje się pokaźnym dorobkiem i zasługami w branży filmowej oraz za przyzwoleniem i w pełnej komitywie z resortem kultury, jest finansowym dysponentem środków publicznych. Został w roku 1983 zarejestrowany przez III Wydział SB jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Włodzimierz. Po wieloletniej zależności od pionu Służby Bezpieczeństwa zajmującego się zwalczaniem opozycji politycznej i wrogów sowieckiego ustroju pozostaje na kontakcie inspektora kapitana Kazimierza Iwanickiego. W 1987 roku został przekazany do dyspozycji kapitana Andrzeja Miki z Wydziału C, czyli samodzielnego pionu zajmującego się prowadzeniem ewidencji operacyjnej na potrzeby SB. Został dopuszczony do informacji tajnych, by w 1989 roku zostać dyrektorem tej placówki, czyli WFDF. Od tamtej pory człowiek ten przez kolejne dekady, bez jakiejkolwiek lustracji, kontroli ze strony nowo mianowanych organów państwa, pozostaje współpracownikiem resortu kultury kierowanego przez wicepremiera Piotra Glińskiego, który zdecydował się poświęcić film Jerzego Zalewskiego na rzecz hołdowania postkomunistycznym reliktom w polskiej kinematografii. Mimo pełnej wiedzy o poniesionych nakładach wysiłku ludzi zaangażowanych w przedsięwzięcie, nie bacząc na straty finansowe, a zwłaszcza moralne, wolał zachować dotychczasowe relacje z agentem komunistycznych służb specjalnych. Skandal ten skłania nas, współpracowników reżysera i niezależnych twórców, do przekonania, że polskie państwo nie panuje w pełni nad podległymi sobie instytucjami, na których żerują ludzie skompromitowani i uwikłani w dawne układy polityczne. Domagamy się dlatego podjęcia przez obecne władze, deklarujące dziś naprawę państwa, stanowczych kroków w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy, w tym usunięcia ze stanowiska szefa resortu kultury ministra Piotra Glińskiego, który nie gwarantuje naszym zdaniem oczekiwanych zmian. Spodziewamy się również naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych zablokowaniem filmu i nieodpowiedzialnymi działaniami resortu. To jest nasz głos taki oficjalny w tej sprawie.
Rzeczy punktem tutaj koronnym jest pan T.W. Włodzimierz. I powiedziałbym, że T.W. Włodzimierz jest kluczem do tajemnicy upadku naszego filmu. Znaczy tak, przecież mówiąc to po kolei, to jest tak, że rzeczywiście tym ostatecznym sprawcą, ostatecznymi sprawcami są urzędnicy KPRM-u, którzy 3 września potwierdzili tryb, możliwość użycia trybu przekazania dotacji na nasz film przez stowarzyszenie, to chodziło o stowarzyszenie Marka i Łukasza, a dopiero 10 października oficjalnie przekazano nam informację, że taki tryb jest niedopuszczalny. Nawet pisząc do nas, że ten tryb po prostu nie mógł w ogóle mieć miejsca, w związku z tym dlaczego nam ten tryb zaproponowano, bądź się nawet na niego zgodzono. Mam na to dokumenty, cała ta korespondencja mailowa jest bardzo ciekawa, w każdym razie chętnie bym ją upublicznił, myślę, że ją po prostu upublicznię w całości, bo rzeczywiście jest tak, że to oszukali nas urzędnicy KPRM, łącznie z panem ministrem Dworczykiem, który niezwykle arogancko 9 października oświadczył, panie reżyserze, przecież pan tylko występował. No nie, no ja nie występowałem, ja byłem w produkcji, kiedy pojawia się ta możliwość i ta możliwość zgodnie z ustaleniami z KPRM-em realizowałem. Czyli znaleźli się w pułapce, myśmy wszyscy znaleźli w pułapce, znaczy aktorzy, kostiumolodzy, make-upiści, scenografowie, budowniczy dekoracji. W kraju powstało kilkanaście w tej chwili obiektów postawionych do filmu. Kostiumolodzy nabyli, sprowadzili mnóstwo kostiumów, które prawie wszystkie znaleźliśmy już oddać. Powstały projekty scenograficzne na całość właściwie filmu. Aktorzy, około 30-40 ludzi młodych, doświadczonych, różnych. Bukowało sobie terminy na okres naszych dni zdjęciowych. Stracili w związku z tym wielokrotnie jakieś inne możliwości. Młodzi aktorzy stracili możliwie powtarzalną szansę zagrania w mądrym filmie. Mówiąc zupełnie poważnie, to tak myślę. Stało się wiele rzeczy, które są nie do nadrobienia, bo to jest sfera moralna, sfera uczuciowa, sfera ambicji. W sferze finansowej jestem zobowiązany, mam zobowiązanie wobec współpracowników filmu na kwotę około 750 tysięcy. Wydałem własnych pieniędzy, ostatnie pieniądze z własnego konta wydałem dokładnie w dniu, kiedy miałem nastąpić zdjęcia, czyli 24 października, 460 tysięcy. Była to jedna szansa, żebym te pieniądze wydał, żeby ten film powstał w tym roku, przynajmniej ta część zdjęciowa, bo te pieniądze by miały być z dotacji KPRM-u rozliczane w ciągu tego samego roku. Musiałem to po prostu z tym. Ostatni dzwonek to był 24 października. I żeby to wszystko było jakby takie jeszcze mniej zrozumiałe, to muszę powiedzieć coś niesłychanie ważnego. Otóż ja bym tego filmu w ogóle nie tknął, nie zaczął, nie próbował robić, gdyby nie informacja przekazana mi przez pana Artura Adamskiego w lutym 2018 roku. Pan Artur Adamski to przyjaciel i doradca pana premiera Kornela Morawieckiego, że pan premier bardzo byłby zainteresowany powstaniem filmu na podstawie mojego projektu. Który to projekt opowiedziałem panu Arturowi. I muszę przyznać, że dopiero wtedy napisałem scenariusz do tego filmu. On powstał do kwietnia 2018 roku. I następnie normalnym trybem złożyłem scenariusz do PISF-u, do instytucji, która jest jakby do finansowania takich projektów, mając 6,5 miliona obiecane z dotacji KPRM-u przez pana premier. Czyli pan premier jakby był, szczerze mówiąc, takim kołem zamachowym całej operacji. Ja bym nie miałem żadnej możliwości. Tak ten system działa, że dla mnie tych pieniędzy by nie było w polskiej kinematografii. Bez tych dodatkowych pieniędzy nie było takiej możliwości. Ja mogę wystąpić do PISF-u. W tym PISF-ie, czy państwo pewnie wiecie, wiedzą o tym, ale to trzeba powtórzyć jednak. Tam doszło 30 nowych ekspertów, a dalej 30 z tych samych, albo tam się zmieniają w tej samej
orientacji jakby poprzedniego reżimu, że tak to mówię, najogólniej. Więc, a poza tym są 5 komisji, 2 powiedzmy jakoś tam próbują być takie bardziej odważne, mniej środowiskowe, czy są absolutnie środowiskowe, w związku z tym finałowo, w drugim etapie, jest w najgorszym wypadku 3-2 dla tych, co są z poprzedniego reżimu. W związku z tym właściwie możliwości z tamtych pieniędzy nie ma żadnej. Jest taka furtka, którą stworzył Radek Śmigulski, pan dyrektor PiS-u, że niby z puli tam jakiejś dyrektorskiej, coś na lewo. Znaczy tak, zmiany strukturalnej nie ma, kino dalej w tych samych rękach, ale tam coś nasi wysłannicy w tej materii, więc pan dyrektor, mają taki pomysł, że oni tak myk tam na boku, coś z puli jakieś pieniądze przemycą. I niby miało być tak samo, żadnych innych pieniędzy w Polsce nie ma. Telewizja publiczna pod dyrekcją króla Disco Polo Jacka Kurskiego, no ona nie jest zainteresowana moją twórczością, a ja nie jestem zainteresowany Disco Polo i mam tutaj pewną taką przestrzeń cywilizacyjną nie do przebycia. Spółki Skarbu Państwa zostały całkowicie zwolnione właściwie już z obowiązku jakiegokolwiek, znaczy powiedzmy nie miały nigdy. Ale myślałem, że może w tej nowej zmianie coś by miały. Nie mają, ponieważ powstała Fundacja Narodowa. Fundacja Narodowa z kolei jest zarządzana, tu trwają spory, przez kogo, długo nie było wiadomo, czy to Jarosław Kaczyński ręcznie tym steruje, czy to może pan premier Morawiecki tym ręcznie steruje, a może ręcznie steruje to pan minister Gliński. Natomiast to nie ma jasności, kto ręcznie steruje, ale tak czy siak proponowałem tej fundacji współpracę, nie była zainteresowana, tego stopnia na to nie odpowiedziała. W każdym razie to, że finałowo z tego KPRM-u wychodzi taki sygnał, czy wychodzi ta pułapka nam niedostawiona, KPRM w końcu jest takim codziennym narzędziem pracy pana premiera. To jest dodatkowo szokujące. Znaczy, co się stało, że pan premier, wywołując we mnie potrzebę zrobienia filmu, tak to nazwę, nagle zniknął? Co to się takiego wydarzyło? Otóż w 2018 roku ja przystąpiłem do zdjęć, mając tylko tą dotację, 6,5 miliona, to był 16, czyli październik. I po 4 dniach ją przerwałem. Ja przerwałem dlatego, że zrozumiałem, że struktura tej produkcji no, jest tak nieszczelna, jest tak potworne marnotrawstwo pieniędzy, mogę nazwać po prostu spokojnie złodziejstwem to, co się tam działo. Myślę, że ponieważ wtedy już współpracowałem z na przykład w tych górskich miejscowościach, gdzie panowie Marek i Łukasz mieszkają, gdzie jest ich siedziba, już wtedy z nami pracowali. Może byście chwilę jakąś refleksją się na nim podzielili, jak wyglądało wasze spotkanie z cywilizacją w polskich filmach. Ja pamiętam, że do szkoły teatralnej kiedyś, lata temu, przechodziłem do szkoły filmowej, to taki był profesor Raszewski, wybitna postać Zbigniew Raszewski, historyk teatru. Ja się do niego zgłosiłem, powiedziałem, panie profesorze, właśnie się przenoszę do szkoły filmowej, tam się go załapałem, zdałem, tak na mnie spojrzał i mówi, bo ja wtedy byłem studentem Wydziału Wiedzy o Teatrze. I on na mnie spojrzał i tak, panie Jurku, ja znam filmowców, oni chodzą w skórach, wie pan. To tyle powiedział. Dzień dobry, Łukasz Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Żywca. Przyznam, jak Jurka poznałem, w ogóle ucieszyliśmy się jak rodziny żołnierzy, ponieważ po 70 latach mogliśmy mówić o tej historii, bo tak była zakłamywana i w ogóle oni nie chcieli mówić na naszym terenie i także czekaliśmy, tak samo kombatanci jeszcze wtedy żyjący, jeszcze teraz, jeszcze żyjący, bardzo się cieszyli, że ten film powstał. To jest w ogóle, dla nich było uwiecznienie tego, że byli jak trzecią kategorią Polaków, a teraz się ich chociaż cząstkę tego no, pokaże. Powiem, no, bardzo się cieszyliśmy, ale jak zobaczyliśmy potem realizację filmu, tutaj jeżdżąc z Jerzy, gdzie pokazywaliśmy te miejsca, pokazywaliśmy tą historię. Stworzył świetny scenariusz do filmu, to po prostu
dla nas była rewelacja, bo pokazuje trzy jakby historie nawet w tym filmie, bo i o braci Kowalczyków, żołnierzy Bartka, tej operacji Lawina, która się wydarzyła, oraz Brygadę Świętokrzyską. To są trzy historie w jednym filmie, także coś pięknego. Ale przy realizacji, przyznam, no był problem, bo dla mnie, jak myśmy zderzyliśmy się faktycznie jako stowarzyszenie, z totalnym marnotrawstwem pieniędzy budżetowych, czyli moich pieniędzy, moich, naszych rodzin i innych, ponieważ to, co zostało wykonane, można zrobić było w 1/3, czyli po prostu 1/3 można było wydać na ten film. A tutaj po prostu, no, dla nas było skandaliczne, że nie wiem, złożono z ludzi z Warszawy, albo jakieś rzeczy, które można było załatwić na terenie, na przykład Śląska. To było totalne marnotrawstwo, po prostu zwozić, nie wiem, sprzęt, który można było tutaj zamówić, na terenie, nie wiem, Bielska przykładowo. To był totalny, to... I potem te rozliczenia, w ogóle kombinowanie z fakturami, nie wiem, grupy rekonstrukcyjne z Warszawy przykładowo były tak opłacone, a grupy z Żywca rekonstrukcyjne były tak. To w ogóle był cyrk. No, przepraszam, ale no, myśmy to widzieli. Myśmy to od środka widzieli. I to, że Jerzy zatrzymał, bo mówi, no, no to jest niegospodarność. To, oczywiście możemy robić tak, że będziemy wydawać kupę kasy na film, bo możemy wydać, ale to nie tędy droga. Bo możemy zrobić to samo, i tym bardziej, że rodziny zaangażowały się w ten film. To nie jest tak, że myśmy się nie zaangażowali. Wszystkie rodziny ruszyliśmy i powiedzieliśmy, musimy zrobić tak, żeby to powstało. I możemy to nawet z honoru robić. Dla nas, no, nie może być takie coś jak marnotrawstwo. Bo to są nasze budżetowe pieniądze, także to było właśnie to, co nas zaszokowało. Potem było to zatrzymanie zdjęć. Jerzy szukał też alternatywy. Jako stowarzyszenie też wystąpiliśmy do KRS-u o to, żeby był 1%. Jeżeli faktycznie się nie da tak, to zróbmy tak. I faktycznie zeszliśmy z kosztów i tutaj jest blokada. Bo przyznam, że problem z KRS-em mieliśmy to bardzo trudny, bo... Łukasz, do tego dojdziemy, wiesz? To jest jeszcze moment, kiedy dojdziemy, wrócimy do tej rozmowy, czy do tego tematu za chwilę. Jesteśmy na etapie... To działa, czy nie działa? Jesteśmy na etapie tego momentu, kiedy ja przerywam zdjęcia, kiedy przed parę dni, przed dzień zdjęć ludzie mówią, że przyjadą na plan, ponieważ pan kierownik wynegocjował takie stawki, że ja w ogóle... A on nie mówi, ponieważ wiele się nie zgodzą. Pan kierownik produkcji dogadał się na takiej stawki, na której wiedział, nie mówi mi o tym, bo ja wiedział, że się to nie zgodzę. On był zaburzony wobec nawet standardu, jaki w ogóle był wtedy w Polsce. W związku z tym ja te zdjęcia przerywam, informuję o tym PISM i ministerstwo. Żeby być uczciwym, jedynie dyrektor Śmigulski zapytał, ty, a może tych złodziei trzeba po prostu złapać. A ja powiedziałem, jeszcze zostaw, ja sobie szybko teraz produkcję tego filmu dalej. Nie chcę na razie robić żadnej traki, tak? Natomiast ministerstwo, po sobie pana wiceministra Lewandowskiego i z całą pewnością pana Glińskiego, w ogóle nie było zainteresowane tym, co się stało. W ogóle. Znaczy, jedyne zainteresowanie polegało na tym, żeby ja tą dotację, bo ja oczywiście część pieniędzy otrzymałem, a część wróciłem po prostu po przerwaniu tego, co wydałem tam za dużo, niestety za późno, może za późno przerwałem, ale wydałem te pieniądze jakieś, resztę oddałem do Skarbu Państwa. I teraz trwało rozliczanie tej dotacji, którą ja miałem tam rozliczyć, tego co oddałem, tego co nie oddałem. Pan minister Lewandowski mówił do mnie tak. Panie Jurku, w ogóle niech to kosztuje ile chce, wie pan, żeby tylko jakiś cwany kierownik produkcji to dobrze policzył, wie pan? A ja mówię, człowieku, ty jesteś urzędnikiem państwowym, ty nie masz prawa tak do mnie mówić. Istotą rzecz są pieniądze publiczne. Nie, to ja tak, ja tego, wie pan, tylko chodzi o to, żeby, wie pan, to było jakoś tam załatwione. Wszystkie pieniądze, tu nie ma, każde pieniądze. Ja wiem, każde pieniądze można ukryć, dokładnie tak to jest. No więc, ale otrzymałem za to słowo ministra, ja mówię, że w lutym otrzymam, będę mógł wrócić spokojnie do produkcji, w sensie, że wystąpimy ponownie o te pieniądze z KPRM-u, oni wystąpią, znaczy, i w lutym te pieniądze otrzymam. Więc
na pytanie moje, czy jakieś pisemne, może jakieś potwierdzenie tego faktu bym uzyskał, uzyskałem wtedy Kabotyński, tekst pana ministra Lewandowskiego, to słowo ministra pan nie ufa, powiedział do mnie. Wczarujący pan wiceminister. Wytknął mnie do czerwca, nie do lutego. I oczywiście nikt nie wystąpił w związku z tym do KPRM po to dotację. No a dlaczego tak się stało, to teraz to pewnie tylko dowiemy, a teraz niech Piotr Walentynowicz może skończy to, co zaczął Łukasz, to znaczy co to było, jak to wyglądało, jak to się działo, na czym polegała produkcja za pieniądze publiczne filmu o żołnierzach wyklętych i o braciach Kowalczykach. Dzień dobry, szanowni państwo, tak pokrótce, bo naprawdę tego był ogrom. Zacznijmy może od transportu. Wszystko, absolutnie wszystko było ciągnięte z Warszawy, tak jakby w okolicach miejsc, gdzie kręciliśmy, czyli w okolicach Żywca, Bielsko-Białej, Wrocławia, czasem nawet Katowic. Jakby nie było niczego bliżej. Jedyny sprzęt filmowy znajduje się tylko i wyłącznie w Warszawie. Agregaty ciągnięto z Warszawy, nawet spoza Warszawy. Ma to oczywiście swój cel, ponieważ my w trakcie zdjęć teraz planowanych mielibyśmy do zrobienia około 4000 km. Pomnóżcie sobie cenę, jaką daje branża filmowa za sprzęt, czyli kilometr 4 zł, to już będziecie mieli skalę zjawiska. To tak na wstępie. Proszę państwa, poprzednie zdjęcia, 4 dni zdjęciowe, proszę pamiętać. Jeśli chodzi o pion charakteryzacji. Pion charakteryzacji wydał blisko 70 tysięcy, a docelowo tak naprawdę wyszło 82 tysiące złotych za okres przygotowawczy i 4 dni zdjęciowe, podkreślam, 4 dni. Więc jeśli tych dni zdjęciowych by było załóżmy 30, a sam film opiewał na 54 dni zdjęciowe, to pomnóżcie sobie te 82 tysiące razy 50 dni zdjęciowych. Kolejnym skandaliczną rzeczą dla mnie było marnotrawienia pieniędzy, nie, to mówmy wprost, kradnięcia pieniędzy, kradzieży pieniędzy publicznych, podkreślam publicznych, bo żeby to biznesmen jakiś sobie prywatny dał ileś milionów i róbcie z tym, co chcecie, nakręćcie film, to jest to innego, to są pieniądze publiczne. Bardzo ciekawa była sprawa z rekwizytami, szanowni państwo. Dostawaliśmy faktury za rekwizyty, których nikt nie widział tak naprawdę na planie. Co więcej, dostawaliśmy faktury bez specyfikacji. Gdy zażądaliśmy specyfikacji do faktury, to z oburzeniem odpowiadano nam, że no jak to, my jesteśmy z branży, nikt nigdy nas o takie rzeczy nie prosił. No tak to wygląda, szanowni państwo. Pion kostiumów, no kosztował nas ponad 200 tysięcy złotych. Ponad 200 tysięcy złotych. 4 dni zdjęciowe, okres przygotowawczy. Oczywiście te kostiumy były wynajmowane na miesiąc, ale niektóre były wynajmowane na dzień. Dalej polećmy. No coś, co ja uwielbiam, no, bo miałem okazję się sam przekonać, jak można zrobić. Scenografia. No, szanowni państwo, tu dzięki Markowi, dzięki Łukaszowi, którzy byli tak naprawdę potężnym filarem tego filmu. Już poza ich ogromną pomocą wykazali się ogromną, ciężką pracą również, gdzie przygotowali scenografię. Ja nie pamiętam, ile to kosztowało, Marku. Całą scenografię na Doliny Zimnika, Skrzyczne, to kosztowało ile? Wy chcieliście? 5 tysięcy? Z zeszłego roku. 4 tysiące chcieli. Szanowni państwo, na szczęście mamy nakręcone te zdjęcia, więc można sobie ocenić. Ja państwu podam przykład, jak działa ta branża. Tu macie taki przykładzik, to można puścić. Spalona wieś, to jest obecnie z obecnego, planowanego cyklu zdjęć, które mieliśmy wyjść w październiku. To jest scenografia postawiona na polu, która miała symbolizować spaloną wieś, do której wjeżdża tam nasz główny bohater. Za postawienie tych paru patyków branża filmowa, scenografia, budowniczy filmowi zażyczyli sobie blisko 500 000. Pół miliona złotych. Tak. Ja te materiały mogę państwu rozdać.
Szanowni Państwo, za połowę tej kwoty zrobiliśmy nie tylko tą spaloną wieś, ale jeszcze trzy inne obiekty kompletnie były wykończone. Chyba więcej. No to już pomijam ten młyn, który tam, no też było trochę pracy, ale no oczywiście na pewno by wycenili sobie znacznie więcej, ale rozumiecie Państwo skalę zjawiska rozkradania publicznych pieniędzy i dzieje się to za przyzwoleniem ministerstwa. Pana ministra Glińskiego. Dzięki. No właśnie, bo to dochodzimy do momentu teraz kluczowego. Znaczy ja czekam, my czekamy, jako budujemy kolejną ekipę, oczywiście tamta ekipa, no nie ma mowy, żeby się dalej współpracować, budujemy kolejną ekipę, ale to jeszcze nie jest ekipa finałowa, jak się okazuje. Czekamy na to wystąpienie ministerstwa, bo jedna droga jest taka, że ta dotacja z KPRL może przejść przez instytucję kultury, tak? Znaczy do ministerstwa, czy do kultury jakoś wyznacza instytucję kultury. Taką instytucją na przykład jest CETA Wrocławska, która właśnie w tej pierwszej części zdjęć była tym pośrednikiem naszym. I z tą CETA się rozliczamy w sposób zupełnie niewiarygodny. Znaczy rozliczenie polega na tym, że albo jesteśmy winni 900 tysięcy, uwaga, albo 40 tysięcy. Znaczy w tym diapazonie się liczymy, tak? I nikt nie wie, o co chodzi. W ogóle nikt nie wie, tylko kompletnie. I w tej niewiedzy trwamy do czerwca. Do czerwca, od grudnia. Ministerstwo w ogóle nie pomaga, jakby zniknęło ministerstwo. Zupełnie. Znaczy, to też mi szalenie dziwi, że jednak to jest ta decyzja premiera o powstaniu tego filmu jest rodzajem pewnego polecenia, tak? Znaczy, że pan premier chce, żeby powstał ten film. Jak już tego w ogóle nie podchwytuje pan minister, który pewnie twierdzi, Gliński, że to on podejmuje decyzję w sprawie wyboru, co jest robione, a co nie. Do tego jakby wtedy nie wiedziałem, nie bardzo nawet rozumiałem, o co chodzi. Ale w pewnym momencie okazało się, to już jakby tak dostałem takie przecieki od kierowników produkcji, z którymi pracowałem, że te pieniądze owszem przyjdą z tego KPRM-u, tylko że przyjdą przez WFD i przez pana Niederhausa. Ci kierownicy produkcji, którzy u mnie pracowali, oni byli w stałym kontakcie z panem Niederhausem i marzyli o tym, żeby ten film przez niego przeszedł. Dlaczego? No bo widzieli, że my robimy co możemy, żeby potanić koszta. Żeby to zracjonalizować, żeby to nie było po prostu bezmyślne wywalanie kasy. Żeby to nie było po prostu kolejny, właściwie mafijny zabieg pewnego środowiska, które bezkarnie kradnie pieniądze. No i gwarantem tej kradzieży oczywiście zostaje pan dyrektor wytwórni, a dla pana ministra Lewandowskiego to jest ten genialny, sprytny kierownik produkcji, który wszystko policzy jak trzeba. I pewnego dnia zaproszono, znaczy ponieważ o tym informację dostałem od moich kierowników produkcji, no to zapytałem pana Lewandowskiego, co to za sytuacja, bo ja jej nie znam. Nie wiem nic o tym, że pan Niederhaus miał przejąć moją produkcję. A przynajmniej w tej części dotacyjnej, tak? I wtedy pan minister Lewandowski zaprosił nas na spotkanie, na które ja nie poszedłem. Czuwając, że tam mogę się zdenerwować, po prostu zobaczyć na przykład tą gębę tego Niederhausa, bo bym się fatalnie poszedł. Okropnie. Więc wysłałem moją dzielną Anię Sobalę, Kubit, kierownika produkcji, Darka Wybiura, prawnika Janka Fitznera na to spotkanie. Ja przed momentem dobrze mi tam nie było, bo tam oświadczono po pierwsze, że ten pan ma przejąć produkcję, w sensie tej dotacji. A po drugie, zmiana reguły gry. To znaczy, ja nie mogę teraz żądać tych pieniędzy, czy wziąć tych dotacji. Ta dotacja będzie na samym końcu budżetu filmu. Odwrotnie niż zwykle jest. Na końcu budżetu filmu jest PiS. A przecież są wszystkie inne możliwe pieniądze. A że po to, żeby mnie zablokować, rozumiem, bo pan nie tylko sobie wyobrażał świetnie, że nie będę z nim współpracował. Myślę sobie, to znakomicie dowiedział, że to jest niemożliwe, żeby pracował z Ubekiem, Komuchem, no z kimś takim. Po prostu to... Teraz ten facet robi Pileckiego i jest ciekawe, jak się Pilecki w niebie czuje z tym, że taka postać produkuje film no, tak ważny i tak potrzebny i o nim, tak? No, nie wiem, nie chciałbym być jego skórze. W każdym razie, znaczy ktoś musi powiedzieć w końcu stop, no. Jeżeli pan minister Gliński uważa, że to jest najlepszy pomysł, żeby Kubekowi komuniści oddać w ręce nie tylko wytwórnia, przecież rozwiązane zespoły filmowe i szefem tych wszystkich zespołów połączonych jest obecnie pan Niederhaus. Jeżeli to jest ten wspaniały plan na dobrą zmianę, a ta gęba jest twarzą tej dobrej zmiany, no to przepraszam, gdzie my jesteśmy? Znaczy, dokąd podjechaliśmy?
Że co, żeby nie drażnić nikogo, żeby tam gdzie się kradli, a my robimy film o Pileckim, to jest nasze zadanie kulturowe? Znaczy, że ta kradzież jest po prostu co, jest w porządku, jest przyjęta? Że Pilecki jest świętym, ale złodzieje robią film o Pileckim, to jest w porządku? Znaczy, gdzie my jesteśmy? Co to jest? Napisałem o tym do pana chyba wiceministra Lewandowskiego, mówiąc, kiedy to mam upublicznić ten skandal. I dałem sobie do wiadomości zresztą pana Kaczyńskiego i pana premiera. Odpowiedź nie uzyskałem, odmówiłem współpracę na tych warunkach i okazało się wtedy, że jest możliwa inna droga tej dotacji. Właśnie jak wspomniałem, przez stowarzyszenie. Czyli wtedy panowie pracowali bez stowarzyszenia, po prostu byli zaangażowani w produkcję, a teraz staje się współproducentami, współautorami naszego filmu, no bo stowarzyszenie wystąpiło o pieniądze. Najpierw nas wypychano, jak tak urzędnicy KPRM, wypychali na stronę tego ministerstwa, że to jednak jest kwestia pana ministra. Ale potem, rozumiem, po jakimś zapytaniu interwencji pana premiera, dostajemy, powtarzam jeszcze raz, 3 września tą zgodę na ten tryb, tak? I dochodzimy do tego, kiedy nas po prostu wpuszczono w pułapkę. Pułapkę wpuszczono nas moralną, finansową, wszelaką. Ktoś, komuś bardziej opłacało się zniszczyć mnie, moją firmę, tych młodych ludzi, film, ale utrzymać układ Niederhaus-Gliński, tak? Znaczy Gliński jako teraz jakby baza tego, co się dzieje w kulturze, no jest znany chyba głównie z paru rzeczy, że tak zostanie zresztą. No. Ja mam nadzieję, że odcinek zostanie jako interesę pana Niederhausa. To mi się wydaje jest najważniejsze. A ta tresura naprawdę jest, powiedziałbym, iluzoryczna. To raczej pan Niederhaus stresuje pana Glińskiego i to dokładnie działa w tą stronę. Nie wchodząc w produkcję, nie można prowadzić polityki kulturalnej, nie można w ogóle uprawiać produkcji. W ogóle. Jest to niemożliwe. Znaczy, nie można oddać złodziejom wszystkiego i mówić, że powstaje piękny film. Bo nie powstają poza tym. Ale pan minister będzie słynny pewnie jeszcze z tego, że kupił nasze dzieła Czartoryskiego. Czartoryski, który z tym sobie wyjechał z tym za granicę. To jest bardzo dzielna rola. Wspomógł pana Pendereckiego, bo on dla nas budował swój pałac, a trafił się zepsuł, więc państwo musi przyjść na pomoc pana Pendereckiego, bo nasz pałac się wali, tak? No, dofinansował panią tłumaczenia na panu noblistkę. Rozumiem, że tak to każdemu 700 tysięcy z pisarzy tak się rozdaje, a konkurencja polega na tym, kto bardziej to pieprzy Polsce. Tak? No to w tej konkurencji pan minister, żeby to się udało, ułożył 700 tysięcy. Ale myślę, pan Niederhaus i jego osoba w tym, ta gęba dobrej zmiany. To mi się wydaje, będzie to, co będzie najbardziej kojarzyło, mam nadzieję, z panem ministrem. Tak myślę. Janek, może byś ocenił teraz ten stan rzeczy ze swojego punktu widzenia, swojego życia, człowieka, który zakładał grono związki zawodowe, który zaryzykował życie, a teraz po latach, po wychowaniu 7 dzieci, patrzy na co się stało w Polsce. Możesz powiedzieć coś o tym? Podejrzewam, że łudziliśmy się i chcieliśmy się łudzić tym, że dobra zmiana to jest to, na co oczekujemy, że w Polsce może naprawdę być inaczej, może być naprawdę ta Polska żywa i wolna. Nasze złudzenia niestety w tym momencie już uległy całkowitemu rozwijaniu. Co ja mogę powiedzieć w tym temacie? Jestem obserwatorem tego, co się dzieje i to nie zaczęło się dziś. Widzimy, że po 1989 roku, po zdradzie Okrągłego Stołu, ciągle komuniści obecni, można zauważyć, że coraz bardziej rosną w siłę, coraz więcej ich widać. A reszta się rozmywa. Społeczeństwo, również przykro powiedzieć, ale wystarczy, że mają weekendy wolne, że mogą sobie kupować kiełbasę i tak dalej. Czyli tymi sprawami jest bardzo mało ludzi zainteresowanych. I to boli. Boli, no co więcej. No, na razie może tyle. Dziękuję. Jeszcze dopowiem, bo to chyba jest ważne. Stanowczo obciążam urzędników KPRM-u, to co się stało, to oczywiste.
twierdzę, że oni tak zachowywali się, dlatego pan Dworczyk i pozostałe tam te panie, tam opisane te nazwiska tych kobiet. Dlatego, bo tego żądał pan minister, bo pan minister nie chciał się zgodzić, żebym ja uciekł innym trybem, robiąc ten film. Na mnie czekał Milewicz. I to była decyzja Nadętego, pana Glińskiego. O to chodziło. I teraz co się dzieje dalej? Otóż pan Nadęty Gliński jest niesłychanie ważnym elementem tego, tej dobrej zmiany, tej struktury tego państwa. Z przerażeniem się dowiedziałem, tam tuż po wyborach, albo tuż przed, nie pamiętam, że pan Jarosław Kaczyński powiedział, że ponad połowę programu intelektualnego, jego ugrupowania, stworzył pan minister Gliński. Rany boskie, ludzie, jeżeli ten człowiek stworzył połowę tego programu, to się po raz pierwszy przestraszyłem. Co to w ogóle znaczy? Myślę, że prostego programu nie ma w tej sytuacji. I teraz, co się dzieje dalej? Nagle mój sojusznik, nie widziałem go na oczy prywatnie, bo zawsze pośrednikiem był Artur Adamski, ale mój sojusznik, pan premier Morawiecki, nagle znika. Znaczy, on świetnie wie, że ja jestem ugotowany finansowo, że jestem właściwie padły. Pisze do niego dramatyczny list, mówiąc, jakie to są koszta. Znaczy, mówię, że tych moralnych to i tak mi już nikt nie zwróci. Ani tym dzieciakom, ani tym... No nie. Ale te finansowe są konkretne takie, no, że moja rodzina straciła ciągłość jakby funkcjonowania, tak? Że moi współpracownicy również. Wielu z nich. I pan premier, ja dostałem taki przedruk takiego maila, w pewnym momencie zapytał panią Wójcik, dyrektor Wójcik, pana tego całego Dworczyka, takim króciutkim, co możemy zrobić w tej sprawie, tak zapytał. Oni powiedzieli nic. Argumenty, które przedstawili, one są żadnymi argumentami, nie powołuje się na żaden paragraf, który ma jakąś moc. Oni mówią, że to nie ten tryb wybrany wcześniej. Przez nich. Jest to kompletne oszustwo, będę w tej sprawie na pewno szedł do sądu. Pomyślę, jakim trybem, no, natomiast na pewno. No, na pewno. A teraz, no dobrze, no jesteśmy przy panu ministrze Glińskim, moim zdaniem to absolutna pomyłka, tak głęboka. A dobrze, pan premier, bo człowiek niezwykły, taki syn wspaniałego ojca, facet z inicjatywą, patriota. Pamiętam jego świetne takie półeseje wręcz, kiedy bronił Polski przed Żydami w pewnym momencie. To były znakomite rzeczy. Pokazał się Trybunem Ludowym faktycznie. Jakby tak na zamówienie Kaczyńskiego stał się takim jakimś ludowym bardziej rozmawiaczem z narodem. Ale myślę, że kurczę, facet jakiś twardy, ktoś ma pomysł na coś, jest kimś, jest ktoś, jest człowiek. Ten człowiek się nie odzywa. Sobie skręgło słupa, tak cyniczny, co to jest? A to też się zgadza właściwie, że mi tak po prostu zawodowało. To jest coś niezwykłego. Ja nie jestem ważny, bo ważny jest pan Gliński z tym swoim niederhalzem, z tą gębą, tak? I to jest ważniejsze, prawda? Że pan Gliński jest ważniejszy w tej układance. No, ale teraz dlaczego on jest ważniejszy? Bo otóż samotny pan Kaczyński, bez elit, potrzebował tych elit. No i te elity właśnie mu zafundowano. Pan profesor Krasnodębski, przez stowarzyszenie, które sam poniekąd zakładałem, Stowarzyszenie Twórców, wprowadził w okolice pana Kaczyńskiego na bardzo wiele inteligentnych ludzi, który miał zastąpić pana Kaczyńskiego elity. No, wód bez elit czuje się bezbronny, jest się źle czuje. Oni mu zafundowali. Ja twierdzę, że są to fikcyjne albo fałszywe elity, znaczy żadne przynajmniej. Natomiast one zajęły całe miejsce wokół Jarosława Kaczyńskiego i dlatego ta rola tego pana Gliskiego jest tak ogromna. Bo ja muszę odpowiedzieć coś jeszcze i potem oddam już głos moim przyjaciołom. No bo ja do końca walczyłem, po prostu. Ja do końca walczyłem, ja trochę nie miałem wyjścia, bo tyle pieniędzy było w to włożone. Ludzie mi pytali ciągle o pieniądze i co się stanie i tak dalej. A ja wiedziałem, że muszę dojechać, bo inaczej już nie będę tak sobie długo i tak ryzykowałem chwilę. Niewiele się zwiększyło, a i tak przegrałem. Ale walczyłem do końca. Patrzyłem do końca także w ten sposób, że znam przez od lat pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja go poznałem wtedy, kiedy zrobiłem film Obywatel Poeta. Współproducentem tego filmu był PAI, tak, taka instytucja PAI, telewizja i PAI. Tam jakieś zmiany doszły w tym PAI-u. Mi się wydaje, że pan Czabański wtedy wszedł i pan Czabański wtedy bardzo nie lubił, no nie lubi ludzi, ale wtedy akurat na tym etapie nie lubił Gelberga. Pana Andrzeja Gelberga. I powiedział pan Andrzej Gelberg,
jakby wymyślił tą formułę, że to finansował film o Herbercie, to pan Czabański film zablokował po prostu. Ja miałem tam rok przerwy w plus filmu Głodel Poeta, to dla mnie to nie jest dziwne, prawie każdy film miał w ten sposób chyba potraktowany. I udałem się dotrzeć, wtedy skupa nie znałem w ogóle, do Jarosława Kaczyńskiego, który jednym telefonem odblokował tą całą operację, tak go poznałem. Potem robiłem kampanię wyborczą, potem dla niego zrobiłem film, który mu się nie spodobał, potem on, czyli ten film Dwa kolory, mu się bardzo nie spodobał, uważam, że to bardzo dobry film, ale na pewno nie Dworzański, że tak powiem. Potem miał być o polityce, a nie o Kaczyńskim, tak to zrozumiałem. Potem pomógł nawet przy powstaniu historii Roja na pewnym etapie. No i coś się stało, że ja proszę go o spotkanie, a on do tego spotkania nie dochodzi. Znaczy on po prostu, ja proszę go dramatycznie, że po prostu liczę na jego przyzwoitość, tak mu piszę zresztą. Liczę na jego przyzwoitość, bo to jest kwestia przyzwoitości po prostu. Nie widzę powodu, żeby zabijać film, mnie, moją firmę, tych ludzi. Nie widzę powodu. Niczego. To tylko przyzwoitości wymaga, bo system, w którym żyjemy, no, nawet bym był za. To systemem, który jest demokratyczny, a u góry jest taka pewna formuła nadzorcza osobowości, która jest w stanie tą demokrację jakoś przekierować. Ponieważ sama demokracja i tak kłamie, w związku z tym lepiej, żeby ten ktoś to robił, tylko żeby musiał być człowiekiem przyzwoitym. Mam wrażenie, że to się właśnie skończyło, że nie mogę powiedzieć w tej chwili swojej Kaczyńskiej człowiekiem przyzwoitym. Myślę, że nie jest. Bo nie widzę powodu, dlaczego zamordowano to, co stworzyliśmy. Pan Jarosław mógł mieć oczywiście znakomity na to wpływ i pewnie by miał, gdyby chciał, ale nie mógł chcieć, bo wtedy musiałby naruszyć autorytet tego pęcwała Glińskiego po prostu. I wiecie Państwo, to jest no jakiś kosmos zupełnie. Znaczy lądujemy nagle w jakimś jest kazałkowni. I to się rzeczywiście, no, jeśli chodzi o mnie, to powiem, pewnie już kończę, bo przepraszam, tak długo gadam, ale ja powiem tylko jeszcze tyle, że w tytule naszej konferencji jest są zdradzieckie mordy, które kiedyś pan Jarosław wykrzyczał, tam krzyczał o tym ZOMO, że to ZOMO tam stało też. Ja widziałem to ZOMO. W tej chwili mam wrażenie, że te twarze z tego ZOMO, z tych masek, to są po obu stronach tej barykady po prostu. Bo myślę sobie, że tak samo z radziecką mordą jest pan Niederhaus, jak pan Gliński, jak pan Lewandowski, jak pan Dworczyk. Aż strach się bać mówić dalej, tak? To jest. W każdym razie tak się przygotowałem do tego spotkania, myślałem, jak to. Właściwie tutaj bardzo mądrze Wiesław napisał o naszych żądaniach, tak, one są takie. Pomyślałem sobie, no co to był, jaki mam argument, tak, żeby ich przekonać, tak, do tego, co powinni zrobić. Także to biję, bo myślałem, że po prostu przestanę głosować na PiS. Tak? No to ja wiem, że tego nie zauważy oczywiście, albo bardzo niewielu ludzi. Ale chcę przytoczyć taką historię, która w tym głosowaniu nie zawsze jakoś porażała. W tym roku zmarła moja mama. Trochę się cieszę, że nawet nie widzi tego, co się stało z tym naszym projektem. Bardzo przeżywała zawsze. Wszystko było pewnie w tym filmie przez całe lata. Całe lata od momentu, kiedy Lech Kaczyński nie wygonił mojej mamy na emeryturę. Z NIK-u. A dlaczego taki przewodniczący człowiek jak Lech Kaczyński wrzucił moją mamę z NIK-u? Wyprowadził elegancko na emeryturę. Leciutko przedwczesno. Otóż mama, jak się dostała do tego NIK-u, no po tym wszystko okrągłych stołach, po tym 90. tam który drugi rok chyba, no to rzuciła się z pasją w to, co tam było, tak? No i był bardzo dobrym prawnikiem. W bardzo szybkim tempie doprowadziła do prokuratury sprawy Sekuły, Lewandowskiego i Kwaśniewskiego. Sekuła chyba Interster, Kwaśniewski tamten polski wojny żeglarski, Lewandowski Haceluloza, jak tak pamiętam. Poszedł do prokuratury, Kaczyński wzywa mamę i mówi, wie pani, moja mama też jest na emeryturze, pani już powinna na tam pójść. I mama idzie na tę emeryturę. Następnego dnia, czy zaraz potem, te sprawy są wycofane z prokuratury po prostu. Wszystkie te trzy sprawy. No, ja myślę tak, to taka była kolej polityczna, że może gdyby wtedy zrobił Kaczyński inaczej, to nie był prezydentem.
zawsze trzeba tak dojść umiejętnie i nie być na offside'zie. Pamiętajcie, nigdy nie bądźcie na offside'zie. To jest główne hasło, moim zdaniem, polityków dobrej zmiany, tak bym to ujął. No tak, ale Sekuła nie był seryjnym samobójcą. Kwaśniewski nie był prezydentem, może. Sylwandowski to właściwie wyznaczał. Ale co jest ważne, potem wielu mam przyjaciół, znajomych. Mówię, jak ty możesz głosować na PiS po tym, co ci zrobił Kaczyński? A mama powiedziała, zrobił, ale będę zawsze głosował, tam jest bliżej Polski. Ja zawsze tak myślałem jak mama, że tam jest bliżej Polski. Ale chcę oświadczyć, że po tym, co się wydarzyło teraz z moim filmem, z tym, co się wydarzyło z moimi marzeniami, z marzeniami wielu ludzi, nigdy nie zagłosujesz na PiS. Znaczy, nie ma takiej możliwości. Panie Jarosławie, do widzenia. Do widzenia. Jest, proszę. Mariusz, proszę. Szanowni Państwo, mocne słowa tutaj padają, ale trudno się z nimi nie zgodzić. Kto obserwuje scenę polityczną i to, co się dzieje w naszym kraju i patrzy na to trzeźwo, widzi, co jest. Naprawdę, tym, co tutaj wysłuchałem i to, co obserwowałem w trakcie realizacji tego projektu, naprawdę poraża. Poraża i przeraża, w jakiej my rzeczywistości żyjemy. Co nam zgotowali? No, przecież miało być lepiej. Jest dobra zmiana. Ja uważam, że no, z moich obserwacji, z tego, co widzę i czuję, krótko to można określić TKM. Każdy wie, co znaczy ten skrót. Jest nam naprawdę bardzo przykro, że coś takiego się wydarzyło. To naprawdę z wielkim zaangażowaniem tutaj Jurek podszedł do tego projektu. Myśmy też bardzo się zainteresowali tym projektem, ponieważ to dotyczy historii naszych rodzin, więc niejako z powinności żeśmy się do tego jakoś dostosowali i podjęli pomocy i działania, ale to, co się wydarzyło, to, co się zdarzyło, to poraża. Naprawdę brak słów i tak jak tutaj Jerzy zaznaczył, no oni stracili chyba wszystko w naszych oczach, przynajmniej w moich. Dziękuję. Szanowni Państwo, to wszystko, co mówił Jurek, mówił Wiesiek, Janek, chłopaki ze Stowarzyszenia Rodzin. To wszystko, o czym słyszeliśmy, to, że tak trudno jest, może inaczej, że niemożliwym jest zrobić film, który by ukazywał otwarcie zbrodnie komunistyczne, jest właśnie efektem tego, co słyszeliśmy, że tak naprawdę tą branżą rządzą właśnie byli komuniści, SBC-y, przejmują tą branżę powoli ich dzieci, bądź osoby przez nich do tego przygotowywane. Proszę Państwa, myślę, że taki stan rzeczy jest hańbą po prostu dla naszej ojczyzny. I jeszcze większą hańbą jest to, że urzędnicy dobrej zmiany w tych komunistów ładują pieniądze, umożliwiając im tym samym tworzenie swego rodzaju monopolu, bo się nie wejdzie wtedy już. Jeśli oni tym rządzą, to jest monopol. Przy czym myślę, że to, co słyszeliśmy dzisiaj o filmie, o tym, jak do tego doszło wszystkiego, to na ten problem trzeba spojrzeć nieco szerzej, gdyż to nie dotyczy tylko branży filmowej. Ta czerwona panda siedzi praktycznie we wszystkich strukturach państwa polskiego.